Wczoraj w Zamościu odbyły się obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej. Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny w Zamościu mszą świętą w intencji ofiar zbrodni. Od 25 lat przypominamy mieszkańcom Zamościa, Zamojszczyzny o tak wielkiej i tragicznym rozdziale naszych dziejów, jakim była zbrodnia katyńska. W tym roku akurat jest to 77. rocznica zbrodni katyńskiej. Przypominamy cały czas młodzieży, która uczestniczy w naszych uroczystościach o tej straszliwej tragedii naszego narodu. Następnie przy Krzyżu Katyńskim odbyła się manifestacja patriotyczna zorganizowana przez Zamojską Rodzinę Katyńską, miasto Zamość i 3. Batalion Zmechanizowany w Zamościu. Przy Krzyżu Katyńskim złożono kwiaty i wieńce, oddano również hołd zamordowanym. Zginęli w straszliwych warunkach, strzałem w tył głowy, nasi bohaterowie, nasi ojcowie, dziadkowie, stryjkowie. Dlatego nie sposób byśmy nigdy o tym nie wspominali. Zawsze jest naszą wielką tutaj wspaniałą sprawą, gdy młodzi ludzie się w to angażują. Każdego roku zawsze będziemy wspominali te nasze uroczystości. To już jest 77. rocznica. Dlatego mieszkańcy chętnie przychodzą na nasze uroczystości rokroczne. Wydawany jest z tej okazji jest biuletyn okolicznościowy, który przypomina nam o tej niesamowitej tragedii naszego narodu polskiego. Przypomnijmy, że wiosną 1940 roku rozstrzelano blisko 22 tysiące obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Egzekucji ofiar uznanych za wrogów władzy sowieckiej i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej dokonała radziecka policja polityczna NKWD. Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy, naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów.